Myślenie trendu jest niezwykle istotne dla tradera, bez względu na to, czy handlujemy w perspektywie krótkoterminowej, czy też patrzymy na rynek bardziej długofalowo. W związku z tym standardową rzeczą, od którego powinniśmy zaczynać nasz trading, to określenie panującego trendu na różnych interwałach czasowych. W ten sposób możemy oczywiście rozpocząć od na przykład dziennego interwału, przechodzić na czterogodzinowy, godzinowy i następnie możemy w ten sposób określić, czy mamy do czynienia z trendem spadkowym, czy też może wzrostowym. Natomiast bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza w arsenale tradera, który jest zainteresowany wykresami na niższych interwałach czasowych, a jednocześnie pragnie mieć wiedzę, jak kształtuje się sytuacja na wyższych interwałach, bardzo przydatnym narzędziem będzie wskaźnik, który będzie prezentował, jak wygląda sytuacja, w jaki kształtuje się trend w określonych interwałach. W ten sposób skorzystamy z wskaźnika, który nazywa się Trend Indicator i który możemy znaleźć i pobrać całkowicie za free ze strony mql5.com. Jest on dostępny darmowo. Następnie wystarczy go skompilować, zapisać jako, będzie nazwany jako Trend Indicator w MQL4 Indicators i wówczas automatycznie jest on już dostępny na naszej platformie. Musimy tylko oczywiście jeszcze wcześniej upewnić się, otwierając okno nawigator, wybierając Ctrl N, bądź ewentualnie odpalamy, bądź znajdziemy właśnie w górnym pasku widok, następnie wybieramy nawigator i w ten sposób mamy już otwarte okno. Oczywiście musimy też upewnić się, że został ten wskaźnik dodany poprzez wybranie funkcji odśwież. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym polu na oknie, wybrać odśwież i następnie szukamy tego narzędzia. To narzędzie, które oczywiście znamy, zostało opisane jako Trend Indicator, jest ono już dostępne, następnie lewy przycisk myszy, implementujemy na wykres, wybieramy OK i wówczas automatycznie pojawia się dla nas już gotowa informacja, jak kształtują się w trendy właśnie w perspektywie miesięcznej, tygodniowej, dziennej, czterogodzinowej i godzinowej, co też bardzo dla nas jest istotnym, punktem, też istotnym elementem, zwłaszcza jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli jesteśmy zainteresowani tymi niższymi interwałami i jakby nie chcemy też zbytnio tracić czasu po to, byśmy mogli dodatkowo, czy też byli zmuszeni do tego, by dodatkowo analizować po kolei te wyższe interwały. Dzięki temu narzędziu patrzymy i widzimy, że ewidentnie na większości interwałach czasowych mamy do czynienia z trendem spadkowym.